Kato Blading Games, czyli zawody w jeździe agresywnej na rolkach, wróciły do miasta. Najlepsi rolkarze spotkali się na skateparku pod Pomnikiem Trudu Górniczego, aby tam rywalizować pod okiem sędziów na specjalnie przygotowanych przeszkodach. PTG, czyli skatepark Pomnik Trudu Górniczego, który stoi po mojej lewej stronie, jest miejscem, które od lat skupia tutaj całą grupę ludzi związanych ze sportami ekstremalnymi, czy to są hulajnogi ostatnio bardzo popularne, czy deskorolki, które są zawsze popularne. No a my tutaj staramy się te rolki agresywne, które kiedyś były popularniejsze od deskorolek, przywrócić do łask, żeby nie były tak niszowe jak są, żeby były jeszcze bardziej popularne. Ta wersja rolkarstwa polega na tym, że jeździmy po wszystkich możliwych przeszkodach, które umożliwiają nam ślizganie się, powiedzmy, czyli grindowanie. Są to murki, poręcze i tak naprawdę każda infrastruktura, która umożliwia właśnie odpowiednie prześlizgnięcie się po przeszkodzie. Tutaj akurat pierwszy raz tak naprawdę sędziowie Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich oceniają również amatorów, czyli takich, którzy albo się uczą, albo bardzo długo nie jeździli i teraz chcą jakby wrócić, a oprócz tego zawody odbywają się w ramach Polskiej Ligi Agresywnej, która już jest oceniana jakby na przestrzeni kilku zawodów, które się odbywają w Polsce w ciągu roku. Do tego jest tutaj z nami Tomek Przybylik, który w pierwszej edycji, jakby w pierwszych zawodach ligi zajął drugie miejsce, natomiast był w Kalifornii na zawodach Blading Cup i zajął tam drugie miejsce, więc to się mówi, że to są takie zawody typu Mistrzostwa Świata. Polska generalnie ma bardzo dobry poziom. Jeżeli chodzi o świat, to powiedzmy, że jest kilka osób, które mogą sobie poradzić gdzieś tam na zawodach właśnie międzynarodowych. Mamy też taką właśnie kadrę Polski i byliśmy na Mistrzostwach Świata z obecnymi tu Gufim właśnie, Christianem Zarzecznym i Piotrkiem Sąbrzyńskim. Powiedzmy, że taka właśnie to jest oficjalna kadra Polski, czyli takie trzy osoby, które na tych zawodach międzynarodowych mogą sobie jakoś poradzić, zaprezentować jakiś tam dobry poziom właśnie. Ci młodzi zawodnicy tutaj to jest czołówka Polski, to jest młodzież wychowywana w szkółkach rolkowych w całej Polsce, którzy już od lat rywalizują między sobą w zawodach. Oprócz tego są rolkarzami z krwi i kości, czyli wchodzą sami na rolki, jeżdżą też na streetie, na skateparkach i oni reprezentują bardzo wysoki poziom. Tu w eliminacjach mamy bardzo prosty tor złożony z małych przeszkód specjalnie, żeby wyselekcjonować na nim tych technicznych rolkarzy. Po prostu to jest najlepszy sport, jaki istnieje, uliczny sport wyczynowy, prezentowany na skateparku lub na streetie, czyli na elementach miasta. No i tak naprawdę ja uwielbiam rolki po prostu, bo są najlepsi ludzie, którzy to robią i tyle. Ale Jobiniki, czysto na róże. Ale Jobsouli. Dawaj dalej, Filip. Dobry przejazd. Tak trzymaj.